Salomona, czyli Księgi Mądrościowej. Przypowieści Salomona, Księga Przysłów. Trzeci rozdział, od pierwszego do drugiego wersetu. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań. Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza. Dwa wystarczą. Jeden, dwa wystarczy. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Słowo użyte tutaj jako pokój to jest słowo szalom. Słowo szalom oznacza zabezpieczenie pod każdym względem. Pod względem duchowym, psychicznym i fizycznym. Szalom oznacza bycie zbawionym od swoich grzechów, uzdrowionym ze swoich chorób, uwolnionym od demonów, żyjącym w obfitości, szczęściu i zadowoleniu. To jest szalom. To oznacza pokój. Jest wielka różnica między spokojem ludzkim a pokojem Bożym. Ludzie mówią, daj mi spokój na przykład. Zawsze sobie myślę, człowieku, czemu chcesz tak mało? Bo spokój to jest chwilowe odetchnięcie od jakiegoś problemu. To jest spokój. A pokój to jest stan stały. Jezus powiedział, pokój mój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Nie taki, jak daje świat, jeszcze dodał, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, że to w ogóle nie ma nic wspólnego ze spokojem, który nam proponuje świat. Rozumiesz, ludzie mówią, że oni chcą świętego spokoju. W ogóle nie istnieje święty spokój. Istnieje święty pokój, a nie święty spokój. Ale co mówi kaznodzieja? Synu mój, czyli mówi ojciec, to ojciec mój. Nie zapominaj mojej nauki, czyli można ją zapomnieć. I teraz znowu wracamy do tematu umysłu. Pamięć jest związana z umysłem. Pamięta się ją w umyśle. W duchu się nie pamięta. Wiecie, że duch nie ma pamięci. W ogóle jest inna konstrukcja. A twoje serce, niech przestrzega moich przykazań, tutaj serce nie odnosi się do odrodzonego ducha, tylko do całościowej głębi człowieka. Do jego jestestwa. Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Przykazania Boże. Zasady Boże. Kiedy czytamy o przykazaniach Bożych, nie czytamy w kontekście 10 przykazań, które musimy przestrzegać, tylko w kontekście zasad i reguł duchowych, w których musimy funkcjonować, bo inaczej diabeł nas przejedzie. I to znaczy, synu mój, przestrzegaj moich przykazań. Czyli synu mój, funkcjonuj według zasad i reguł, które ja tobie zaproponowałem, bo to jest jedyna słuszna droga i idąc po tej drodze, nie dojedzie cię diabeł. To jest, to ojciec mówi, tak jak ojciec do dziecka. On tak nie mówi, przestrzegaj przykazań, bo ci łeb urwę, jak nie będziesz przestrzegał. Bo to nie jest, proszę ciebie, dewiant. Tylko ojciec normalny. Bo przestrzeganie tych przykazań, czyli funkcjonowanie w tych duchowych zasadach, co zrobi? Przedłuży ci życie. I tu od razu jest bardzo fajna informacja, żebyś zrozumiał. Jak ludzie mówią, Pan kogoś tam odwołał, Pan nikogo nigdy nie odwołuje, bo Panu nic do naszego życia, ile żyjemy. To taki numer jest. Wiesz, co tu jest napisane? Że przestrzeganie przykazań, czyli funkcjonowanie w zasadach Bożych przedłuża życie. Czyli funkcjonujesz w zasadach, będziesz dłużej żył. Nie funkcjonujesz, wcześniej umrzesz. Proste konstrukcja tego. Proste? Bogu nic do tego. Pan nikogo nie odwołuje, nie mówi już chodź do mnie, synu, do domu. Rozumiesz? I posyła walec, żeby cię przejechał. Tak jak mówią nasi niektórzy. Znaczna większość szacownych braci i sióstr, którzy twierdzą, że Bóg jest odpowiedzialny za różnorakie nieszczęścia w ich życiu, już na pewno w tym jest jakiś cel.
A więc to funkcjonowanie w Bożych zasadach przedłuża życie, tak? I co zapewnia? Szalom! Czyli umiejętność korzystania z Bożego skarbca. Czyli funkcjonowanie w zasadach Bożych doprowadza nas do tego, że potrafimy wziąć to, co jest w naszym duchu i zastosować do życia. Bo inaczej, jeżeli my nie funkcjonujemy w tych zasadach Bożych, to musimy wolność, 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 jestem wolny, proszę Cię. Proszę Cię. Być wolnym to mądrze zależeć, pamiętajcie o tym. Być wolnym to mądrze zależeć. Nie ma na tej ziemi ludzi niezależnych. Ktoś, kto myśli, że jest niezależny, rozumiesz? To jest zawinięty przez diabła. Nie ma niezależnych ludzi. Są albo słudzy diabła, albo słudzy Boga. Są albo dzieci diabła, albo dzieci Boga. Rozumiecie, jaka to jest sytuacja? Niezależni. Nie ma niezależnych. Cię zawsze zależy, tylko teraz trzeba mądrze zależeć. Czyli tak zależymy i tak zależymy. Rozumiecie? I tak czyimś niewolnikiem będziesz. Bo teraz trzeba dobrego pana z tym wybrać. Rozumiecie, na czym rzecz polega? O co tu chodzi z tym nawróceniem? To jest zmiana pana. To nie jest wyjście w jakąś enigmatyczną wolność. Wiecie, nastąpiła rewolucja w pewnym kraju afrykańskim i uzurpator, który tam był przez wiele lat, ojca na syna, został zdjęty i naród zaczął brać wolność. Ten naród natomiast w ogóle nie wiedział, co to jest wolność. Im się wydawało, że teraz będą tak jeździć bez biletów w autobusach. Nie będą płacić sklepach. Oni pójdzie sobie i weźmie sobie chleb. I będzie sobie krowa stoi, zabiorę krowę, zabiorę do mnie. To myślę, że to tak będzie w tym kraju. Zresztą tak było. Co też doprowadziło do wojny domowej. Skazowali uzurpatora, tak? Ale zaczęli się między sobą tłuc. Dlaczego? Bo jeden drugiemu, proszę ciebie, świnie podbierał, czy coś innego zabierał. To wolni, jesteśmy wolni wszyscy, tak? Jak zaraz, ty jesteśmy tak wolni, ty jesteś wolny z taką pałą, to ja sobie większą pałę wezmę, też będę wolny. Będę czekał na twoją wolność na moim krużganku. I mamy co? Anarchię, tak? Anarchia to nie jest wolność. To jest źle rozumiana wolność. Źle rozumiana wolność. Być wolnym to jest mądrze zależeć. Ja sobie znalazłem Pana, na imię ma Jezus, z zawodu jest Chrystus. Rozumiesz? I bardzo dobrze mi się żyje pod Jego władzą. To jest, rozumiecie, co chodzi? Sobie mądrze wybrałem Pana. To jest to. To się nazywa w moim przypadku wolnością. A więc mamy szalom. I teraz list do Hebrajczyków. Trzeci rozdział. List do Hebrajczyków, trzeci rozdział. Od wersetu 12 do 19. Baczcie, bracia, żeby nie było w kimś z was, czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jednym drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa i jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod władzą Mojżesza? Do kogo on miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustkowiu, na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wyjdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Żeby funkcjonować w Bożym pokoju, czyli w absolutnym zaopatrzeniu Bożym, my musimy funkcjonować jako ludzie wiary. Coś wam powiem przecież. Doświadczacie tutaj różnorakich zjawisk nadprzyrodzonych. Doświadczacie Bożej mocy. Ja doświadczam zjawisk nadprzyrodzonych. Doświadczam Bożej mocy. Doświadczamy coraz więcej dobra. W ogóle tak przelećmy sobie przez nasze życie. W ogóle
odkąd jesteśmy tutaj, ja już dalej też nie sięgam swoje życie, ostatnie te 2,5 roku, moje życie jest lepsze. Zrobiliśmy coś tutaj takiego, co spowodowało, że ulepszyło nam się życie wszystkim. Że mamy lepsze życie. Lepiej nam. Po prostu nam lepiej, bo wychodziliśmy z patologii różnych. Wiecie, ja na przykład nagrywam w tej chwili demony burzące. Ja za każdym razem, kiedy nagrywam rzeczy, sam ze swojego życia wyrywam chwasty. Nie w ogóle ja mam z tym żadnego problemu. Ja nie mam żadnego problemu, jak demona sobie rozpoznam. W ogóle traktuję to jak katar. Trzeba wydmuchnąć nosek. Koniec. I zażyć jakąś tam pigułeczkę, tak? Był demon, nie ma demona. To jego problem, ja mam spokój. Tak? Czyli doświadczamy dobra. I będziemy doświadczać coraz więcej dobra. I będziemy doświadczać coraz więcej Bożego błogosławieństwa. Czyli będziemy coraz lepiej potrafili brać rzeczy od Boga. Będzie nam coraz lepiej. W domach, w rodzinach, w małżeństwach, w biznesach. Coraz lepiej nam będzie. I tak do końca, aż podejdziemy do Pana. W ogóle odejdziemy do Pana, my tutaj, którzy funkcjonujemy w tej wspólnocie, tak? Jako ludzie syci dni. Rozumiecie? My nie odejdziemy na czterech, na wózkach inwalidzkich, gdzieś tam nie wjedziemy. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważne. Odejdziemy w chwale! Jak będziesz miał odchodzić do Pana, to będziesz szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy. Kenneth Hagin kiedyś opisywał pewne zdarzenie z czasów swojej służby, kiedy poznał w jednym miejscu pewną babcię wierzącą. I ta babcia chodziła z Bogiem sobie. Wiele, wiele lat. Urodziła dzieci, potem miała wnuki, potem miała prawnuki. I ta babcia, bo ta babcia chodziła w pełnej Ewangelii. I babcia już miała blisko stówę. I babcia głosiła słowo, chodziła do kościoła, modliła się o ludzi, nigdy nie narzekała, była zawsze zdrowa. Rozumiecie? Do końca. I kiedy jej prawnuczka już miała tam 10 lat czy ileś, któregoś dnia ona zeszła, jak zwykle od siebie z pięterka i powiedziała do niej, do tej prawnuczki, a po imieniu, kochanie, zrób babci herbatkę, bo tak koło 10 odchodzę do Pana. Wszyscy wiedzieli, że babcia jest charyzmatyczką, poprzyprowadzała ich wszystkich do Jezusa w tym domu. Była głównym prorokiem i mentorem w tym domu. Ale babcia miała już blisko 100. Więc to dla nich było normalne, że babcia mówi różne rzeczy. Ale babcia miała zdrową banię. Rozumiecie? Ona nie miała duchów geriatrycznych. Ona była zdrowa na umyśle. Przez cały czas. Do końca. Wypiła swoją herbatkę i równiutko 10 odeszła. Tak jak skończyła pić herbatkę. I to jest odejście w chwale. Była zdrowa, silna, namaszczona, nie umarła na żadną chorobę, na żadną biedę. Zostawiła po sobie potężne dziedzictwo i odeszła do Pana. I koronę swoją wzięła. Rozumiecie? I my tak sobie podchodzimy do Boga. I będzie nam bardzo dobrze. Ale żebyśmy my nie zwariowali od tego dobra, które tutaj będziemy mieli na ziemi coraz bardziej, od tego można zwariować. A zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że bardzo łatwo jest w charyzmatycznych ruchach przestać wierzyć. Bo się zaczyna żyć siłą boską. Mnóstwo charyzmatyków na tym poległo. Im lepiej dzieje ci się w życiu, rozumiesz? Tym większa jest tendencja, że zapominamy o tym, że my jesteśmy wierzący. I że wszystko w naszym życiu dzieje się przez wiarę i będzie się tak działo do końca naszych dni. W ogóle nigdy w naszym życiu
nie zdarzą się sytuacje, w których będziemy mogli przestać wierzyć i nie ujdzie nam to na słucho. Ponieważ Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie, że Boży szalom, stały sukces, stały, podkreślam, czyli stabilizacja życiowa nasza jest zależna od naszego chodzenia w Bożych zasadach. A Boża zasada dzisiaj jest jedna. I od niej wychodzi oczywiście szereg innych podzasad. Ale główna zasada jest jedna. Będziesz mi wierzył. Będziesz mi wierzył. Przez wiarę ściągamy cały potencjał nieba do naszego życia. To bo Boże mówię w tym momencie. U tym Jeszurym i wierzga. Ja się tak czytam, co to w ogóle jest napisane. Tutaj, u tym Jeszurym. Chodzi o to, że Izraelowi w pewnym momencie tak dobrze się powodziło, że oni doszli do wniosku, że po co oni mają dalej chodzić z Bogiem. Ale oni zapomnieli, że im tak dobrze się powodzi, bo to Bóg jest z nim. To dlatego ich nie napadały obce narody. Rozumiecie? To dlatego mieli lepsze plony. To dlatego nie nawiedzała ich susza. To dlatego mieli mądrego króla. Pochodzili w wierze w Jahwę. To był ten powód. Ale przychodzi taki moment w życiu Izraela, kiedy oni są już umocowani bardzo mocno na pułapie społecznym, politycznym. Rozumiecie? Wywierają wpływ społeczny i polityczny. Mają potężny handel międzynarodowy. Żyją na maksa i wpływają, tak? I powoli zaczynają dochodzić do wniosku, że to nie potrzeba się tak spinać na tej wierze. W ogóle wszystko mamy, lecimy do przodu. Nie, to jest lecenie siłą rozpędu. To jest niekontrolowany ruch. Niekontrolowany ruch. 12 werset mówi, aby nie było w kimś z was złego, niewierzącego serca. I to znowu chodzi o głębie. Słowo tutaj użyte to kardio. To nie jest pneuma tutaj. Nie ma tu, nie ma tu ładunku, to jest kardio. Kardio, czyli głębia. Aby nie było w kimś z was złej, niewierzącej w głębi. Więc czym jest zło w oczach Boga? Zło to niewiara. Zrozumcie, bardzo ważną rzecz. Chcę wam pokazać gabaryt Boga. Nie patrzymy teraz z perspektywy społecznej, co jest dobre, a co złe. Rozumiecie? To bo tak nie mówimy, że urodzić jest dobrze, zabić jest źle, pokaleczyć jest źle, uleczyć dobrze. To nie mówimy o tym, że dobrze jest dać, a źle zabrać i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o tym, jaka jest w ogóle, wiecie, że Bóg inaczej patrzy. Wiecie, nam się wydaje, że to Bóg patrzy tak, jak my patrzymy. W ogóle to nie tak działa. Dla Boga źle to niewierzący. Ma być mega dobrym, ale nie wierzyć Jemu i w Jego oczach to coś jest złe, co dla nas jest dobre. Rozumiecie? No dobre to jest. Trzynasty werset. Należy dbać o to, aby ludzie, nie tylko ty, ale ludzie z twojego otoczenia chodzili w wierze. My musimy siebie ustawicznie pobudzać w wierze. Ja chcę wam dzisiaj zostawić pewne ważne poselstwo. Musimy o tym pamiętać, że jesteśmy wierzącymi ludźmi i że wiara jest naszą walutą tutaj na ziemi 24 godziny na dobę. Musimy myśleć w wierze i mówić w wierze i w ten sposób też relacjonować się z innymi ludźmi. Ja kiedy pomagam ludziom, czy to w taki sposób, czy w inny, ja ich pobudzam do wiary. Ja ciągle ludzi pociągam do wiary. Ja ciągle ich wprowadzam w miejsce wierzenia. Ja na nich to wymuszam. Jest na siłowni jeden człowiek, taki młody chłopak, mówi do mnie, czemu potrzymam sztangę, jak on będzie wycisnął. Ja mówię, ja cię potrzymam. Ja tam poszedłem do niego i znałem, trzymam tą sztangę. Ja nie wiem, kto mu wcześniej pomagał w tych rzeczach. Ale to widocznie ci, co pomagali, to nie mieli serca nauczyciela. Żaden z nich. A ja nie mogę, bo mnie serce boli. Jak
takiemu, czegoś nie nauczył na tej ławce. Rozumiecie? Się rozminął z powołaniem. Zepluł w blodę i pokutował. Jak on do mnie w głowie ruchu powiedział, już nie mogę, tak? Ja mówię, przestań. Weź tą sztangę. Ja mówię, nie tak od tego. Pchaj! Wypchnął. Przez tej ławki najpatrzę, ja mówię, no i co? On mi nie pomogłeś, mówię, no pewnie, że się nie pomogłem. Gdybym ci pomógł, to byś został na tym poziomie, na którym byłeś. Wygenerowałeś z siebie siły, o których nie wiedziałeś, że istnieją. Pobudzajcie jedni drugich do wierzenia, tak mówi słowo. Czyli relacjonujcie się na pułapie wierzenia. Nie bądźmy, nie wchodźmy w mentalność rozumienia. To, co dzisiaj Michał powiedział, to jest bardzo istotna rzecz. Że ta osoba, o której on tutaj mówi, tak, w miłości pomaga. To jest zaburzenie. To jest zaburzenie. Ta osoba w ogóle, no, ta osoba na 100% jest chorą osobą, jest zaburzoną osobą i w sposób chory chce pomóc innym, bo ona tylko z perspektywy swojej choroby może pomóc. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? W ogóle wiecie, jak możemy pomóc drugiej osobie, tylko tak, jak jesteśmy zdrowi. Wczoraj oglądamy sobie Rocky 5. Więc oglądaliśmy poprzednie roki ostatnie. To umie Rockiego czasem trzasnąć. Szczególnie lubię jego trenera. Pochodzenia tego żydowskiego. Miał trenera Żyda i go dobrze trenował. I tam jest moment, kiedy Rocky zaczyna psychicznie gdzieś tam kuleć i zaczyna palić papierosy. I potem jego nastoletni syn też gdzieś tam się buntuje i też pali papierosa. I on do niego podchodzi i mówi, palisz? Omega, ty? Wiesz, w ogóle ludzi doprowadzamy tylko do miejsca, w którym jesteśmy sami. Rozumiecie? A więc wielka sprawa, przyjaciele, przed nami. Mamy chodzić w wierze, nie zapominać o tym i pobudzać innych do wiary, nie relacjonować się z innymi na pułapie dobrych wujków. Życie za kogoś kłaść nie oznacza klepać go po plecach i mówić, rozumiem ciebie. Ja wszystkich rozumiem. Słuchajcie, ja byłem parę razy w szpitalach psychiatrycznych. Ja w ogóle rozumiem różnych ludzi. A w ogóle jak sam siebie zrozumiałem, bo najcięższe na świecie to było mnie samego nie zrozumieć. Ja byłem tak po prostu w środku zapętlony jakiś, rozumiesz, ja się zrozumiałem wreszcie. Dla mnie, ja uważam sobie, że to jest mój największy sukces, tak, jeżeli chodzi o takie sprawy międzyludzkie. Że się sam ze sobą pogodziłem, takiego, nie? Ale to nie tak, że rozumiem ciebie. Nie, ja ciebie, ja nie muszę komuś mówić, ciągle do wiary, tylko ja go muszę ciągnąć do wiary. Chcecie, żeby miłość kwitła? Chcecie, żeby moc się uwalniała? Ciągnijcie jedni drugi do wiary. Do wiary. Mężowie żony, żony mężów, rodzice dzieci. Rozumiesz? Cały czas, cały czas. Cały czas. U nas jak i ostatnio coś się jechaliśmy gdzieś, jedliśmy coś w jakimś tam przydrożnym barze, gdzie było dużo pszczół, czy os, czy jakiegoś innego robactwa. I stara jadła kanapki w ten sposób. Czy możemy iść tam pod ten dach? Pytała. Taki dach tam był. Mówię, nie możemy tam iść pod ten dach. Chodźmy tam zjeść. Tu się bardzo dobrze je. Ale tu są one. Tak? Ja się z nimi zaprzyjaźnię. Ja nie mogę zrobić tego swojej córce. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mogę z nią się połączyć w patologii uciekania przed osobą. Przepraszam. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja nie mogę tego zrobić mojemu dziecku, tak? Bo ją skrzywdzę. Bo stanę za nią murem i powiem, osa jest B. Osa nie jest B. W bańce jest B. Tu musisz, Sarcia, zrobić porządek sobie. I Sarcia sobie robi na swój sposób porządek. Z tym krok po kroczku idzie w wierze, tak? Czy pobudzam córkę do wiary. Tylko tyle mogę jej dawać. Co ja mam jej dać? Humanizm nie zastosuje? Rozumiesz, o co chodzi? Nigdy nie zastosuje humanizmu na naszej córce. Nigdy. Bo bym jej po prostu tak jakby uderzył w twarz.
Należy dbać o to, aby ludzie z naszego środowiska, z nami na czele, chodzili w wierze. Poprzez, zobaczcie co dalej tu jest napisane. Napominajcie jedni drugich każdego dnia. Każdego dnia. To nie ma czegoś takiego, że to mamy przerwę w wierze, mamy przerwę w wierze i przerwę w kontrolowaniu rzeczywistości poprzez wiarę. Nie ma przerwy, nie ma urlopu. No nie ma czegoś takiego. Wierzysz cały czas, odpoczywając, nie odpoczywając. Myślisz w wierze i mówisz w wierze. Dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł zatwardziałem przez oszustwo grzechu. A więc widzimy, że jeżeli my nie będziemy codziennie funkcjonować w wierze, to my będziemy się zatwardzać. To będzie powstała w nas jakaś skamielina. I w sytuacji kryzysowej później my się obudzimy z ręką w rozniku. Bo potem przychodzi kryzys, a kryzysy będą. Rozumiecie? Wiecie, kto najbardziej nas w życiu będzie chciał dopaść? Życie. Życie leje bez litości. Rozumiecie, o co tu chodzi? Życie leje bez litości. Nasze życie nie będzie takie. Nasze życie jest takie. I to już Jezus dawno powiedział. Prześladowania mieć będziecie. O czym On mówił? On nie mówił o porażkach, zauważyliście? On nie powiedział, porażki mieć będziecie, które Ojciec na was w swojej wielkiej miłości ześle, aby was czegoś nauczyć. To nie powiedział Jezus. Jakiś baptysta może mu powiedzieć, jakiś inny w życiu wielkości, tak? To taki mógł powiedzieć na przykład, ale to nie Jezus. Jezus to nie był baptysta w życiu. No dzięki Bogu Najwyższemu, że jest baptystą. Kuzyna miała baptysty czonego. Czony baptysta. Ale baptyści od John'ego, tak? Poszli do Jezusa, zostali uszczeni w Duchu Świętym i zrezygnowali ze zboru baptystycznego. Poszli już. Mamy na to dowody Biblii. Jezus nie mówił, będziesz miał porażkę, ale powiedział, będziesz miał prześladowanie. Czyli w twoim życiu będzie pewna sinusoida, to będzie szło falowo. Nie będziesz odnosił porażek, ale diabeł będzie przychodził i odchodził, przychodził i odchodził. I do końca dni naszych tak będzie, przyjaciele. I my musimy być wytrenowani. Trener Rokiego powiedział bardzo ważną myśl. Taką, jeżeli chcesz przetrwać 45 minut na ringu, musisz trenować 45 tysięcy minut. 45 minut na ringu równa się 45 tysięcy minut treningu. Wtedy przetrwasz. Przetrwasz. Rozumiecie, co przecież polega? My nie będziemy mieli w życiu łatwo. A im bardziej idziesz w służbę, dzisiaj jeszcze powiedzą wam świadectwo ludzie, którzy byli na Woodstocku. Im bardziej idziesz w służbę, tym bardziej jesteś narażony na to, że będziesz dojeżdżany przez diabła. A więc my musimy trenować się w wierze ustawicznie, codziennie. Nie wolno nam osiąść na laurach i musimy innych ludzi, którzy są w naszym środowisku, pobudzać do wiary. Rozumiecie, o co chodzi? Miłość nie polega na tym, że przychodzi do kogoś, ja się pytam, jak się czujesz? No on mi mówi, jak on się czuje. To nie polega na tym, że ja teraz, proszę ciebie, ja teraz go obejmuję swoim ramieniem, ja do niego mówię, rozumiem cię, bracie, siostro, rozumiem cię, przyjacielu, okej, okej, okej. Nic nie jest okej! Okay. Wiesz, co się stało? Ja teraz muszę ponieść jego ciężar. Jego jarzmo. Wiesz, no to teraz coś ci powiem. Powiem ci taką głębię duchową. Jak się kogoś zapytasz, jak się czuje, to już masz problem. Jak się spytasz jakiegoś brata albo siostry w kościele, jak się czujesz, to włącza się natychmiast, tak, zasada, żeby jedni drugich brzemiona nosić. Więc jak tylko ci się zachce dowiedzieć, jak się kto czuje, od razu podkładaj pary podnoszenie jego jarzma. To nie ma jak ty się czujesz, hej, ja idę w swoją stronę, w swoje dobre czucie. Nie, się zapytałeś, tam siedź. Rozumiesz, że tam siedź teraz z nim. Bierz jego jarzmo i pobudzaj go do wiary.
Wyciągnij go z tego miejsca! Wyprowadź go! Gdzie go masz wyprowadzić? Do ogrodu wiary! Chodź na przechadzkę, powiesz do niego. Chodź, idziemy się przejść. Idziemy powierzyć. Pomogę tobie w tym. To oznacza to. Rozumiecie? Czy to jest miłość w praktyce? Miłość w praktyce jest. Ale nie chcę wierzyć, no to nie chcę, bo to jest inna sprawa. Tego nie ciągnę, tak? Czy nie widziałem, żeby Jezus ciągnął kurę za sobą. Ale ja już się podkładam pod to, żeby jego jarzmo nieść. Istnieje cały zespół demoniczny odpowiedzialny za odprowadzanie różnych ludzi od wiary. Działa on na bazie oszustw, które mówią, że jest coś lepszego niż wierzenie. Żeby ktoś nie był zatwardziały przez oszustwo grzechu. Diabeł oszukuje wielu wierzących ludzi, że istnieje coś lepszego niż wierzenie. Coś lepszego jest. Nie ma nic lepszego, zrozumcie. Jesteśmy skazani na wiarę na tej ziemi. Nie ma obejścia. Ludzie mówią, potem to doświadczył czegoś bez wiary. Ja mówię, nie ma, że bez wiary. Mojej uszy, ale doświadczył. Rozumiesz? Nie ma, że bez wiary. Uzdrawialiście ludzi na Woodstocku. Dlaczego? Bo mieliście wiarę. Bo wierzę chodziliście. I co robiliście? Głosiliście im prawdę i ludzie przyjmowali to, co mówiliście. Ci, co nie przyjmowali, to szmaty. Zrozumcie, tak mamy funkcjonować. 14 werset. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko, aż do końca, zachowamy niewzruszanie, ufność, jak mówiliśmy na początku. Zrozumcie, ten werset nie mówi o tym, jeśli nie określa odpadnięcia od Boga. My nie możemy odpaść od Boga, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem w duchu. Te jeśli oznacza odpadnięcie od realnej Chrystusowości tu na ziemi. Krótko powiedziawszy, jeżeli nie będziesz chodził w wierze, tak, to nie będziesz doświadczał Chrystusowości i prezentował Chrystusowość. To nie oznacza, że Bóg cię wypluwa, nie. To oznacza, że żeby prezentować Chrystusa na ziemi i realnie żyć Chrystusem na ziemi, musimy chodzić w wierze. Tylko w ten sposób. Piętnasty werset. Gdy się powiada, dziś, jeżeli głosie go słyszycie, nie zatwardzacie serc waszych, jak podczas buntu, to nam daje informację, że jeżeli my nie wierzymy, to jesteśmy w buncie. Niewiara to jest bunt, zrozumcie. Bunt to nie jest jakiś ostentacyjny wybuch. Bunt to jest nie wierzyć. Jak się buntujemy przeciwko Bogu? Nie wierzymy Bogu! Nie wierzę Ci, Boże. Ludzie do mnie mówią, ostatnio do mnie taka chora osoba mówi, ale ja wierzę Bogu o uzdrowienie. Ja mówię, ale przestań. Mówię, to jest brutalne. Mówię, ale proszę, nie gadaj mi takich rzeczy. Ja Cię nauczę wierzyć, pomogę Ci. Ale proszę Cię, nie mów mi tych głodnych kawałków, że Ty jesteś wierzący człowiek. Jesteś narodzony z Bożego Ducha? Ja w to nie wątpię. Nie mam wobec tego jakichś tam zastrzeżeń, bo nic mnie do tego, tak? Ale Twoja choroba pokazuje mi wyraźnie, że nie wierzysz w tej sprawie Bogu. A więc jesteś zbuntowany przeciwko Bogu. Mówię, nazwij to! Wiecie, jaki jest początek pokuty? W ogóle musimy nazwać grzech grzechem. Jeżeli nie wierzę Bogu, to mówię, nie wierzę. Panie, przepraszam, jestem buntownikiem, nie wierzę Tobie. Nie wierzę Tobie w tę sprawę. Nie wierzę Ci w ogóle. Jakie ja wypowiedzi słyszałem ludzi. Kiedyś tak jeden człowiek, który mówi, ja to tak wierzę Pismu Świętemu całemu, że gdyby było napisane, że Jonasz połknął wielką rybę, to też bym uwierzył. Bo tak jest napisane w Piśmie. I on tak to mi mówił, ten człowiek. A nie wierzył w 90% Pisma Świętego. Mówił, że innymi językami już się nie mówi, że Bóg dzisiaj nie uzdrawia,
że chrześcijanin nie może mieć demona. Sobie myślę, kurczę, mówię tylko chrześcijan demony wypędza, to co ja z nich nie wypędzam. Rozumiesz? Z innych nie wypędzam, to szkoda roboty. O, to przyjdę z powrotem. Rozumiecie, o czym mówię? Ale mówię, że ja we wszystko wierzę, ale nic nie wierzę. Niewiara to bunt! Niewiara to bunt! Ludzie nie wierzą, że mogą mieć pieniądze. Ludzie nie wierzą, że mogą mieć szczęśliwą rodzinę. Ludzie nie wierzą, że mogą mieć wspaniałego męża czy wspaniałą żonę. Ludzie nie wierzą, że mogą cudownie wychować dzieci. Zastępują wiarę lękiem. Aha, boję się. Czy wy wiecie, że jest na dzisiaj wyodrębnionych ponad 700 stanów lękowych? Tylko przez psychologów. Rozumiecie? Ludzie, którzy są na pierwszych stronach gazet, są w wielu przypadkach na terapiach. Rozumiesz? Tu skrywają wielkich kozaków, niesamowite role odgrywają, a w ogóle są na terapiach. Boją się ciemności, boją się szczura, boją się, że się powrócą. Rozumiesz? Cały czas się boją czegoś. Boją się, że nie będą mieli tego, Ja to nie wiem, czy ja będę miał męża, ja nie wiem, czy ja będę miał żonę, ja nie wiem, czy ja będę miał go, nie wiem, czy ja będę miał tamto. Czy mi się dzieci urodzą, czy mi się powiedzieć, nic nie wiem, ja mi się zabij. Rozum. Niewiara to bunt. To bunt. Nazwijmy to w swoim życiu. Przyjdźmy do Boga i powiedzmy, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nie wierzę Tobie w tych sprawach. Nie wierzę Tobie, że służbę mogę mieć. Nie wierzę Tobie, że mogę wpływać na ludzi. W ogóle nie wierzę Ci, Boże. My musimy to odkryć. I musimy o to dbać każdego dnia. Nie wolno nam już nalawać, że już coś się dzieje, coś się wydarza w naszym życiu, jakiegoś niesamowitego i my okej, lecimy siłą rozpędu. Nie lećmy siłą rozpędu. Nigdy nie lećmy siłą rozpędu. Po co? Kontrolujmy rzeczywistość. Jeżeli Ty nie skontrolujesz rzeczywistości, to rzeczywistość kontroluje Ciebie. To nie ma Pana. Wcześniej czy później Cię rzeczywistość kontroluje. Ty musisz cały czas kontrolować rzeczywistość. Rozumiesz? Chodzenie z Bogiem nie polega na tym, że Ty po prostu sobie nie wierzysz i mówisz, jakoś będzie. Co to będzie? Wszystko, co mam w życiu, wywierzyłem sobie. Nikt mi nic nie dał. Wszystko sobie wywierzyłem. Jak przeczytałem w tej starej Biblii, że Pan mi daje narody, i że będą mi posłuszne na samo Słowo Boga, tak? To zacząłem głosić Słowo Boga do ludzi. I zaczęli się zbierać ludzie wokół mojego życia. Bo przeczytałem coś w takim psalmie sobie. Się uwierzyłem w to. Jak uwierzyłem, że Chrystus w ogóle poniósł na sobie moje choroby, to postanowiłem, że będę zdrowy. Zdrowy całkiem. Stawy, że będę miał zdrowe, wszystko będę miał zdrowe, skórę, oczy, wszystko będę zdrowy. Ja będę tak zdrowy do końca życia. Jak zrozumiałem, że narzekanie jest grzechem, tak? Że to jest typowe niedowiarstwo, tak? To przestałem narzekać. To zapytajcie mojej rodziny, najbliższej mamy, Agaty, czy ja w ogóle narzekam na coś. Ja nigdy na nic nie narzekam. Nigdy na nic nie narzekam. Do więzienia, jak mnie zamknęli jako wierzącego człowieka, już usiadłem sobie na tych przejściówkach, taki tam syf, malaria, taki człowiek usiadłem i tak sobie myślę, dobrze, Boże, siedzę w więzieniu. Dobrze. Co ja potrzebuję tu, Boże, mówię? Potrzebuję Biblię i potrzebuję, żeby tam nie palili w celi. No. Takie rzeczy potrzebuję. Zacząłem sobie wierzyć o to. Rozumiesz, o to chodzi? Ja jak szczur, jak karaluch. Jest środowisko, wchodzę w środowisko, zaczynam wierzyć w tym środowisku. Tak? Wierzę w tym środowisku teraz. Chcę, żebyś zrozumiał. To jest wiara w praktyce. My tak musimy żyć. Nie wolno nam być ludźmi, wiary na pułapie jedynie impulsu. Impuls jest dobry. Ja kocham impulsy. Sam lubię ulegać Bożym impulsom. Sam lubię coś improwizować. Ja kocham te rzeczy. Ale ja nie żyję w wierze na pułapie impulsu. Od impulsu do impulsu. Mam impuls, to wierzę. Nie mam impulsu, to nie wierzę. Nie, ja wierzę cały czas. Mówiłem wam, jak kiedyś diabeł chciał mnie udusić fizycznie. Stawał mi dech, nie mogłem oddychać, tak? I kiedy zacząłem oddychać, kiedy zostało to zgromione, zacząłem oddychać, usiadłem, tego samego wieczoru powiedziałem do niego tak, posłuchaj, żebyś mnie nawet zabił,
to nie przestanę wierzyć w to, że jestem zdrowy. Kanarium. I teraz co zrobić z takim delikwentem? Ja chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Chcę, żeby powstał taki produkt z każdego z was, że nie będzie was można ruszyć łomem. Nic was nie podważy w żadnej sytuacji życiowej. Czy się zmieni środowisko, układ polityczny, czy cokolwiek innego. Czy będziesz tu, czy będziesz w Zimbabwe, rozumiesz? To chodzi o to, żeby cię nie można było ruszyć. Czy będziesz znał język, czy nie będziesz znał języka. Czy to się wydarzy, czy tamto się wydarzy. To ma to po tobie spłynąć jak woda po gęsi. Bo tak jest z wierzącymi ludźmi. Masz się otrząsnąć jak pies wychodzący z wody i iść dalej. Tak ma być w twoim życiu. O to tu chodzi. To jest ten szalon, który przewyższa wszelki rozum. Oglądamy bohaterów, patrzymy na bohaterów. Ludzie, właśnie bohaterzy tak funkcjonują. My na tej ziemi będziemy różnych rzeczy doświadczać. Musimy być gotowi. A żeby być gotowi, trzeba chodzić w wierze. Nie przewidzimy wszystkich rzeczy. Pewne rzeczy przewidzisz. Pewne rzeczy obejrzysz w sferze proroczej, ale pewnych nie obejrzysz. Rozumiesz? Bo cząstkowe jest twoje prorokowanie i moje też. Cząstkowe to jest wszystko. Ale co jest stałe? Stabilizacja, o której Licha mówił. Nie działanie impulsywne. Jestem stały i niezmienny. Co mi zrobisz? Też ostatnio zestrzeliłem Rambo 2. Mogę zestrzelić Rambo też czasem. John Rambo jest przesłuchiwany. Ja w ogóle Sylwestrę lubię. John Rambo jest przesłuchiwany przez sowieckiego pułkownika. Bierze mikrofon, rozmawia z takim gościem, który go tam, Amerykaninem zresztą, politykiem amerykańskim, który go tam wysłał, go wkręcił. Tam się właśnie nazywa Dreyfus. Łączy się na radiostacji. Mówi z tej strony samotny wilk. O, witaj, witaj, mówi Dreyfus po tej stronie. On mówi, Dreyfus, idę po ciebie. Mówi to w sytuacji najbardziej krytycznej. Stoi za nim wielki ruski oprawca. Rozumiesz? Obok stoi pułkownik, który go przesłuchuje. Tutaj ludzie z karabinami. Ale wiesz, co robi Johnny? Johnny ma jedną rzecz w swojej głowie, tak? Ma do wykonania zadanie. W ogóle śmierć nie stanowi żadnego przeszkody. Tego rodzaju mentalność musi być w głowach chrześcijan. Chodzimy w wierze 24 godziny na dobę, bo nie wiemy, jaka sytuacja nas zaskoczy w życiu. Trenujemy się w wierze. Rozumiecie, o co chodzi? W najbardziej dramatycznych sytuacjach naszego życia, tak? Nie będziemy zaskoczeni. Możemy być osaczeni, ale nie powaleni. Bo ludzie wiary nigdy nie są powaleni. Życie będzie mogło docisnąć cię na chwilę, tak? Diabeł będzie stał i będzie się śmiał. A ty pod tym naciskiem podniesiesz głowę, wskażesz na niego palcem i powiesz, ludzek, idę po ciebie. Tak robi człowiek wiary. Wytrenowany w wierze. Ale żeby tak funkcjonować, nie można usiadać na laurach, nie można lecieć siłą napędu. A już trochę głoszę, trochę uzdrawiam, kogoś tam wskrzesiłem. Trochę to, trochę tamto. Nie! Codzienna wiara, nie wiara impulsywna. Impulsywna wiara nie wystarczy. To jest część związana z Bożymi cudami. Ale nam jest potrzebna, oprócz wiary impulsywnej, wiara stała, stabilizacyjna. Wiara, która jest na co dzień w naszym życiu. Wiara w małżeństwie, wiara w wychowywaniu dzieci, wiara w zarabianiu pieniędzy, wiara w przyjaźnieniu się. Rozumiesz? Wiara w relacjach, wiara w takich rzeczach, że jak się za coś kurczę biorę, to ja to skończę. A nie, bo jak mi się zrobiło smutno, taki śladik zrobiłem. Jakaś mi nostalgia naszła. Ja teraz porzucam przestrzeń, w której żyję, zawijam się, tak? Ja sobie idę tam, gdzie jest lżej. Nie! Diable, zostanę tu i wypruję ci bebechy tym, czym ty chcesz mnie docisnąć.
Zobaczysz to dzisiaj. Bo to ja kontroluję tą sytuację, bo to ja jestem wierzący, kretynie, a nie ty. Diabeł nie jest wierzący. To teolog. Ale niewierzący teolog. Bardzo dużo jest teologów niewierzących. W jednym palcu mają teologię człowieku. Przeszli wszystkie szkoły. Kiedy taki mój znajomy tutaj kończył taką szkołę pod Warszawą, taką, już nie powiem tej szkoły, bo tak nie. Kończył tą szkołę. W trakcie tej szkoły do mnie przyjechał i mówi, ile to trzeba mieć wiary, żeby do szkoły przejść. Ja mówię, kto cię kurczę pcha do tej szkoły, żeby te szkoły kończył? Po cholerę ty te szkoły kończysz, te teologiczne szkoły, co oni się tam nauczą? Taki podręcznik mają, proszę ciebie, ten podręcznik jakoś się znalazł w moich rękach niechcący z tej szkoły. I taki dział tam mają, cierpienie chrześcijan. Potem mają następny dział. Mówię, polecę, przeczytajmy, może się polepszą. Mówię, dobrze, mieli trudny moment. Nie? Próbuj doświadczyć. Takie uczą. I oni potem, i tam idzie taki wierzący człowiek, taki w ogóle naładowany Bożym Duchem do tej szkoły, i on kończy tą szkołę, jest załamany jak ta smutnica człowiek, który wychodzi do tej szkoły. I zostaje pastorem. I nieszczęście gotowe. Człowieku. Rozumiesz? Szok w trakcie. Możemy korzystać z każdej dziedziny wiedzy, przyjaciele. Możemy korzystać z tego, co ten świat proponuje. Możemy żyć w tym świecie. To nie o to chodzi, żebyś ty stał się mnichem, nie żył w tym świecie i żebyś też był takim człowiekiem, który mówi tylko Biblia, sola scriptura, a ty chodzą w protestanci, którzy się wie. Sola scriptura. Mówię, tylko pismo. I chodzi z tym pismem i się broni, bo nie tak. Kiedyś usługiwałem w takim kościele adwentystów dnia siódmego. Jest taka organizacja. I owi adwentyści, jak ja tam głosiłem, się Bibliami zasłaniali. Ja do nich mówię, co mówię, po co się tym zasłaniać? Bo oni myśleli, że to, co ja, oni mnie nieopatrznie tam zaprosili, to był pierwszy i ostatni raz, bo to było takie duże zgromadzenie adwentystów dnia siódmego. Ja mnie tam zaprosili, ostatni raz już mnie tam zaprosili. I mnie odezwali nawet więcej do mnie. Ale ja do nich mówiłem, mówię, słowo wam nie pomoże! Oni z tym tak siedzieli z tym. Za cztery koncerty i pies. Ja mówię, co wy myślicie, że co? Że to wam pomoże? Że wy to znacie? Diabeł jest pierwszym znawcą pisma. Był przy każdym najdrobniejszym fragmencie spisywania pisma. Na pamięć na pismo. Mamy na to dowody w Ewangeliach. Rozumiesz? Palić pismem jak fermatyk. Rozumiesz? Hitler cały Holokaust oparł na Piśmie Świętym! Rozumiecie to zjawisko w ogóle? To pismo! Pismo źle użyte, tak? Jest problemem! To jest problem! Ja jestem fanatykiem pisma. Ale go trzeba prawidłowo użyć. Wszystko możemy, ze wszystkiego możemy korzystać, ale nie wolno nam zejść z nurtu wiary. Budujmy naszą wiarę dzień w dzień, trenujmy naszą wiarę, myślmy w wierze, mówmy w wierze. Nie mówmy w wierze, tak? A kiedy siadasz z żoną czy z mężem przy stole, to mówisz w niewierze. Tak to mówisz w wierze, a tak to w niewierze. Mówisz w wierze, a jak dziecko ci się rozchoruje, to w niewierze zaczynasz. Do dziecka i wokół dziecka. Wiesz co to jest? To jest strzał w kolano. To jest strzał w kolano. Kiedy przychodzi trudna sytuacja do twojego życia osobistego, raptem przestajesz być wierzący, tylko jesteś lekarzem, psychologiem. Rozumiesz? Ty wszystkim jesteś, tylko niewierzący. Tak? Rozumiecie, na czym przecież polega? To jest to. Ja pamiętam, nasza stara się była malutka, była niemowlakiem, dusiła się. Agata ją trzymała w rękach i ona zaczęła się dusić. Ja pamiętam, zobaczyłem to z drugiego końca mieszkania, podbiegłem, złapałem ją, tak? I jej krzyknąłem prosto w twarz. Diable, zabieraj łapy od mojej córki! Natychmiast zaczęła funkcjonować. Tak wychowujemy nasze dzieci.
Tak żyjemy w naszym domu. Mówimy w wierze. Myślimy w wierze. Przyjaźnimy się w wierze z ludźmi. Ja naprawdę jestem taki sam, jak podczas moich kazań, to jestem w rozmowach z innymi ludźmi. Ja nie, to takie jest po prostu. Chcę, żebyście zrozumieli. Stabilizacja, to jest bardzo ważna rzecz. Ja po raz pierwszy, bo zawsze prosiłem Michała, jednego czy drugiego, ja prosiłem ich, żeby oni jakieś mówili o jakiejś rzeczy. A teraz już postanowiłem, idziemy dalej, nie będę mówił o jakichś rzeczach. Oni chodzą z Bogiem, oni wiedzą o czym. Każdy z was ma wiedzieć, o czym ma mówić. Ja chcę, żeby w tym kościele coraz więcej ludzi usługiwało, coraz więcej ludzi wpływało. Bo to każdy musi wiedzieć. Rozumiecie, co chodzi? To jest taka bardzo ważna zasada, że mówić powinien ten, kto ma coś do powiedzenia. Wprost za życiem. Że człowiek nie ma nic do powiedzenia, to nie powinien mówić. Jak masz coś do powiedzenia, to powinieneś mówić. Tak samo jak internet powinien być zasypany waszymi objawieniami, proroctwami, informacjami z nieba. Tak? A nie informacjami, co się stało przed szkolą, w szkole, gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Po to nikogo nic nie obchodzi. Rozumiesz, na czym polega? To w ogóle nie obchodzi tego świata. A powiem więcej, jest przyczyną do tego, żeby ten świat brał sobie prawo nielegalne do twojego życia. Okej? Okay? To jest przeciwna rzecz. Jak piszesz Boże rzeczy w internecie, tak? No chyba, że kontrowersyjne bardzo, tak? No to wtedy tam jest dym, bo tam twoi przeciw, tam anty się włączają. Ale napisz tylko, proszę, jedną rzecz. Zszedł mi dziś paznokieć. Człowiek od razu 150 tysięcy informacji. Naprawdę mi też kiedyś zszedł, a który? 11! Rozumiem? Historia dramatu. Tacy nie powinniśmy być, powinniśmy mieć Facebooki w wierze. YouTube w wierze. Rozumiecie? Tak powinniśmy funkcjonować. W wierze. Bo sprawiedliwy mój, a jesteś sprawiedliwy pański, z wiary żyć. Żyć będzie. Żyć 24 godziny na dobę. To jest napisane każdego dnia. Każdego dnia. Nie tylko jak jest impuls. Nie tylko jak jest uwalnia się potężne namaszczenie w wyniku wspólnej wiary. Ale pojedynczo, indywidualnie, budować wiarę, jak wojownik. Każdy z nas do tego jest predysponowany, czy jesteś młody, czy stary. Mężczyzna, czy kobieta, nieważne. W duchu nie ma płci, w duchu nie ma wieku. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie ma takiej rzeczy. Nieważne, że ty masz charakter, tak jesteś bardziej spokojny, to bardziej spokojnie prorokuj. Że jesteś taki bardziej impulsywny prorokuj. Rozumiesz, to jest mega prosta sprawa. Jak jesteś taki wolniejszy, tak? To tak wolniej tam może. Jak jesteś taki szybszy, to szybciej. Tak? W wierze żyjemy, w wierze. Chodzimy w wierze. I proszę cię, nie mów, tak? Że ty się nie nadajesz do tego. Żeby chodzić w wierze. Żeby być tam jak. Jesteś w takim miejscu, masz wierzyć w tym miejscu. Prowadzisz biznes, masz wierzyć w biznesie. Rozumiesz? Robisz to, masz wierzyć w tym. Wszędzie tam, gdzie jesteś. I masz się w tym trenować. Nasze słowa mają być słowami wiary codziennie. Nasze myśli mają być podparte wiarą codziennie. Jak w mojej głowie pojawia się jakaś myśl niewierząca, to jest wróg! Wróg! Ja się łapię na takich rzeczach, że czasami chcę kogoś powiedzieć coś. Na przykład, mam nadzieję, tak kurtuazyjnie, rozumiesz, że bym chciał takiego, bo są sytuacje takie, że wiem, że właściwie wszystko to, co powiem, będzie bolesne, wszystko. I chcę powiedzieć coś takiego, w ogóle budzi się we mnie jeszcze jakieś takie, jakaś nutka humanizmu, jakieś bydle humanistyczne we mnie powstaje i mnie chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że ci będzie dobrze. I już to, jak chcę powiedzieć, to ja już pokutuję w trakcie, kiedy o tym myślę. Rozumiesz? Won. Niech ci się stanie według wiary twój. Zrozummy, jak mamy funkcjonować. Nie litujmy się nad sobą, nie litujmy się w sposób niewierzący nad wszystkimi dookoła. Nie bądźmy inni dla swoich dzieci,
Nie bądźmy inni dla swoich mężów, żon. Nie bądźmy inni dla naszych niewierzących rodziców. Nie bądźmy inni. Rozumiecie? Bądźmy ludźmi wiary wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy. Ale żeby tak żyć, trzeba tak myśleć codziennie. Trening, codzienny trening. Jak ci do głowy przyjdzie myśl niewiary, tak? To jest twój wróg, masz ją rozwalić. Jeśli wypowiesz słowo niewiary, to masz z niego pokutować. Panie, zmiłuj się nade mną, że powiedziałem ci taką bzdurę w ogóle. Boże, niech to nie zaszkodzi tym ludziom, którzy to słyszeli. To jest taka Dawidowa modlitwa. Panie, spraw, że moje błędy nie dotknęły Izraela. W ogóle się modlił w ogóle, wiesz, bo zrozumiał, że powiedzieć głupoty jego mogły doprowadzić do zniszczenia w ogóle na pułapie państwa. Bo już był przecież królem w tym czasie. Nasze poglądy muszą być poglądami wiary. Nie możesz mieć poglądów niewiary. Teraz się zaczęła ta jazda, jak tutaj wiecie, to było w Sejmie. Dym, człowieka, awantura, wyzywanie od mord, od innych tam się nawyzywali. Wielki dym, tak? Ja patrzyłem, jak się będą wypowiadać ludzie. Czyli wypowiadają ludzie od razu, to jest bardzo ciekawe. Jak to pobudza Kościół od razu. Ale litość Boską, ten pastor się powiedział, ten się powiedział, ten się powiedział, ten się powiedział. Jak to w ogóle, po co? Co tu się wypowiada? A jakież bzdury pisał. Jeden taki, on taki znany jest, ten pastor politycznie, tam człowiek, on bardzo tą polityką rządy zmienia przez całe swoje życie, rządy zmienia. On wybrał, to należy tak robić, bo to jak krzyż mi smutno z tego powodu. Ja sobie myślałem, mnie w ogóle nie smutno. A mnie w ogóle nie smutno. Ja to jestem nawet za tym, żeby w naszym rządzie było tak, jak ja widziałem kiedyś w tym, nie w Chinach, tylko na Filipinach. Widzieliście, jak rząd filipiński? Tam od razu się biorą, lutują i koniec. Tam jakaś podranka, to na to patrzę, to jeszcze taki kabaret, że to, no nie wiem, kobieta coś głosi, patrzę z boku, wiesz, jakiś gość w nią, już leży, w ogóle trzymają dusi, ty, ściągają ją, a tutaj normalnie ty, siedzą na nic nie robią za specjalnie, wiesz, przyzwyczajenie, tam się normalnie lutują po głowach, człowieku. No mnie nawet to może wyciągnąć na Filipinach, to mi zależy, w ogóle, wiecie dlaczego, ja nie jestem z tego świata, my sobie wymodlimy rząd! Tym krajem mogą rządzić kreje i lesbijki. I wiecie co? I będą nam przychylni. I będą wystawiali takie dekrety, jakie my sobie wywierzymy. I czy to będzie podpis kreja, czy hetero, to w ogóle nas to nie interesuje. Interesuje nas, że tam będzie podpis, który my ustanowimy w wierze. Bo my jesteśmy zbrojne w ramię Boga. Nie jesteśmy jakieś popierdółki. Rozumiecie, o co tu chodzi? Bo my chodzimy w wierze, mamy kulturę wiary, myślimy w wierze, mówimy w wierze, mamy poglądy wierzących. Co nas obchodzi, czy oni są dobrzy, czy źli? Rozumiesz? W ogóle weź. Ważne, żeby nam służyli, tak? Przecież minister to sługa. Z wszystkiego. Tak? A premier to pierwszy sługa, nie wiem. Czy ja mam normalnie człowieku, to ja mam merytoryczne prawo do tego, żeby chcieć, aby mnie mi służyli. Tak? Jeśli się nazywa minister, to mi służy. Tak? W imieniu Jezusa. Bo ja wierzę sobie o to. I nie wypowiadam się, nie wypisuję, który tam jest lepszy, który jest gorszy, dlatego że ja nie dzielę ludzi na gorszych czy lepszych. To co dzisiaj powiedziałaś za? Ludzie się dzielą na narodzonych z Bożego Ducha i nienarodzonych z Bożego Ducha. Ludzie się nie dzielą inaczej. Nie ma innych podziałów. Reszta to jest liter literowy. Nie wolno nam, nawet na sekundę, zapomnieć, że jesteśmy wierzący. Wierzący jesteś. I nigdy mi się nie będzie przykrzyło, nigdy mi nie będzie się nudziło w tym kościele, żeby mówić ludziom i wspominać te rzeczy. Rozumiecie? To jest nasza broń. To jest nasza broń. Tylko tak możemy przetrwać w ogóle ten system, który się popularnie życiem nazywa. Jeszcze sukces odnieść, bo tam przetrwać, ale sukces odnieść. Nie może nas ograniczać. Psychologia, socjologia, domyślność, emocje i wszystkie inne rzeczy. To wszystko jest dobre. Ok? Wszystko jest w porządku. Ale my musimy trwać w wierze. Jesteśmy ludźmi wiary. Chciałbym, żebyś takiego się uważał. Za człowieka wiary. Jak nie będzie ci coś wychodzić.
to nie będzie ci coś wychodzić, ale to nie zmieni postaci rzeczy, że jesteś człowiekiem wiary. I jako człowiek wiary wyjdziesz z tego, co ci nie wychodzi. Ale jako człowiek wiary. Widz, oglądaj swoją tożsamość. Niech to będzie jasne dla ciebie. Jestem człowiekiem wiary. Jak to się może nie wydarzyć? Przecież ja się modliłem o to, ja o to wierzę. To w ogóle nie mam bata. W ogóle, no weź. Rozumiesz? To w ogóle tak mu się myśli. Zmieniajcie koncepcję. W naszym życiu nie dzieje się nic, czego nie jesteśmy w stanie skontrolować w wierze. A wiara jest narzędziem do osiągania po łaski. A łaska to jest źródło naszej mocy. Zgadza się? No tak to wszystko wygląda w życiu. Pomódlmy się, wstajmy. Drogi Ojcze, dlatego się wbiję w imię Jezusa. Na to słowo, ja chcę, Ojcze, żeby to słowo przenikało każdego z nas. Ja staję, Ojcze, ja chcę, żeby to słowo przenikało mnie. Ojcze, ja chcę zawsze pamiętać o tym, że jestem wierzącym człowiekiem. Ojcze, ja chcę zawsze funkcjonować w wierze, Ojcze, do końca moich dni tutaj na ziemi. Ja chcę, Ojcze, żeby ludzie z Kościoła funkcjonowali w wierze, Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby każda dziedzina życia naszego była dziedziną, którą wiara będzie ogarniać od góry do dołu. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że jesteśmy wierzący. Ojcze, dziękuję Ci za to, że my się nigdy nie wycofamy z wiary. Że nigdy nie pójdziemy na łatwiznę, Ojcze, i nie damy się wbić w kłamliwą zatwardziałość, że nie potrzebujemy już wierzyć, bo już tak bardzo jesteśmy rozpędzeni w Tobie. Potężny, wielki Boże, Ty nas rozpędzasz i będziesz coraz bardziej rozpędzał, ale to się dzieje dlatego, że ufamy Tobie, Królu. Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Bogiem. My poddajemy się Tobie i będziemy chodzić w wierze, bo jesteśmy wierzący w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.